Zobaczymy, czy price action działa. Czy price action działa po prostu na rynkach akcji. Sprawdzimy. Sprawdzimy. Sprawdzimy, czy to, czego się tu uczymy tydzień w tydzień. Czy to, czego się uczymy tydzień w tydzień, czy da się przełożyć na analizę wykresu? Proszę Państwa, natomiast od razu powiem tak, dalej się trzymamy tej koncepcji, że spróbujemy na tygodniówkach, tylko na tygodniówkach. Dlaczego? To przy rynkach akcji jeszcze bardziej się potwierdza. Mianowicie, ludzie trzymają akcje dłużej niż 15 sekund. Rozumiecie Państwo? Jak już ludzie wchodzą, to więcej niż 15 sekund. Więcej niż 15 sekund. Więc innymi słowy, spróbujmy przynajmniej jeden wykres dobrze przeanalizować. Spróbujmy jednego wykresu się trzymać. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Zobaczymy. Zobaczymy. Po prostu dajmy sobie szansę. Oczywiście nie mówię w jakich to latach American Airlines. Nie, właśnie panie Edwardzie, sprawdzałem. XTB ma akcje amerykańskie, jeśli chodzi o... Ma ten RoboForex, o którym mówiliśmy, i sobie po prostu testuję nie takie spready i się zastanawiam, czy się w ogóle nie zacznę bawić. Niewielkie pozycje na długi termin. Niewielki wolumen, fajne stop lossy, fajne te profity, jeżeli by weszły. Ale oczywiście czuję się ciągle tutaj dzieciakiem i jeszcze nie kupuję żadnych akcji. Dobra, to przepraszam panie Andrzeju, ale to chyba po 7 godzinach wykładów dzisiaj i 8 w sobotę i chrypi głos. Właśnie spróbujemy bez analiz, zobaczymy danych. Cena dyskontuje wszystko. Cena dyskontuje wszystko. Przepraszam, że tutaj jest takie tło, jeszcze wtedy się tego nie nauczyłem, żeby usuwać tło. Już teraz robię wykresy bez tła, ale to nie powinno przeszkadzać. Mamy taki wykres. Będzie szerszy jeszcze. Wykres tygodniowy. Proszę na niego chwilkę popatrzeć. Zaczniemy go analizować. Państwo zaczniecie za chwilkę inwestować. Jaki jest trend? Jaki jest sygnał price action? Jaka jest koncepcja gry? Popatrzcie Państwo sobie na to. Na spokojnie. To będzie nasz roboczy wykres. Natomiast obiecuję, że przed tradowaniem pokażę Państwu jeszcze szersze spojrzenie, ale na razie przygotowujemy obszar roboczy. To jest i tak kawał rynku, bo to każda świeca to jest tygodniówka. Każda świeca jest tygodniową świecą. Panie Piotrze, zobaczymy, czy rzeczywiście nic tutaj się nie uda z perspektywy price action zrobić. Oczywiście ćwiczenia jak zawsze będą miały puentę. Ta puenta niestety musi być na końcu. Oczywiście nie odpuszczamy. Ćwiczeń jest sporo. No więc tak, jakie jest wsparcie? No, z tej perspektywy, bo my nie znamy historii rynku. Ja pokażę Państwu historię rynku zaraz większą. No ale zawsze musimy sobie powiedzieć od tego momentu, tu był istotny dołek, tu był istotny dołek. Mieliśmy pierwszy bardzo poważny atak. Tutaj była reakcja popytu i tutaj była marubozu. Widzicie Państwo tą marubozu? Ta marubozu zapoczątkowała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tygodni zwyżek. Marubozu na horyzontalnym poziomie. Tak, bardzo czytelny sygnał price action. Bardzo czytelny sygnał price action na horyzontalnym poziomie wsparcia. Skąd wiedzieliśmy, to jest poziom wsparcia? Bo była tutaj reakcja. Zasada koła hermeneutycznego. Pierwsza reakcja to był istotny dołek. Obiecuję, że to był istotny dołek. Pokażę później dalej. Druga reakcja. Objęcie hossy. Objęcie hossy. Po takim silnym spadku też odreagowanie. I trzeci. Czyli wsparcie mamy tutaj. Będziecie Państwo mogli tu shortować, bajować, ile wlezie. Jeszcze czyli proszę Państwa, to jest moja propozycja, cofnę, jeśli Państwu to nie pasuje. Wsparcie, no i już nie chcę się bawić. Ja widzę tak, opór na razie mi konstytuują te trzy wydarzenia techniczne. Czy to jest prawdziwy opór główny, sprawdzimy. Natomiast jeżeli ktoś mówi boczniak, to ja się zgadzam. Ale jeżeli boczniak, to bym postawił na to, że jest poziom równowagi,
z perspektywy tych dwóch na razie incydentów o wyłamaniu. Choć tutaj był hopy market, tutaj był market, który był w bardzo dynamicznym sporze. Przyznacie Państwo, tutaj trudno coś znaleźć, ponieważ tu były piny w obie strony, ostre bicie i ciężko nawiązać do tego etapu rynku, ale od pewnego momentu rynek staje się horyzontalny i my od razu widzimy, w czym rzecz. Czy się Państwo zgadzacie? Czy Państwo się zgadzacie, że te kreski są w miarę akceptowalne? Czy cofamy się tutaj? Bo chyba jeśli chodzi o wsparcie, to chyba się specjalnie nikt przyczepić nie może, prawda? Aktualne wsparcie jest tutaj. A jeśli chodzi o opór, to można dyskutować. Może tu ktoś powie, że to jest opór. No okej, ale ja uważam, że tutaj był opór, false break i pullback.